Przed chwilą skończyliśmy spotkanie razem z panią minister Wójciską. W układzie ważnym z punktu widzenia odbudowy w Polsce dialogu społecznego jest to kolejne spotkanie w pałacu prezydenckim w układzie przedstawiciel rządu, minister pracy, przedstawiciele organizacji pracodawców i przedstawiciele organizacji, związkowych, związkowców, czyli pracowników. Pragnę przypomnieć, że te rozmowy trwają już od dłuższego czasu i w moim przekonaniu przynoszą bardzo dobry plon. Między innymi udało się właśnie tu w Kancelarii Prezydenta uzgodnić pewien, pewną metodę pracy nad odbudowaniem dialogu. Jak Państwo pamiętają, dialog został przerwany w wyniku decyzji wyjścia Związku Zawodowego z Komisji Trójstronnej. Wtedy udało się zaproponować i, i uzgodnić to, że podejmą trud pracy nad nowym rozwiązaniem także instytucjonalnym dotyczącym dialogu, czyli nowego kształtu ustawy, podejmą pracodawcy z przedstawicielami związków zawodowych w układzie dwustronnym. I to zaowocowało projektem, który dzisiaj jest także już po ocenie pozytywnej i po uzgodnieniach w rządzie dzisiaj prezentowali stanowisko stanow i przedstawiciel rządu i związkowcy i pracodawcy dotyczące tego, co zostało jeszcze do uzgodnienia. W najbliższych dniach będą kolejne spotkania, które w moim przekonaniu mają ogromną szansę przynieść uzgodnienie projektu ustawy właśnie w układzie trójstronnym. To byłby prawdziwy tryumf zasady dialogu społecznego jako podstawy rozwiązywania liczących się problemów społecznych i politycznych w Polsce. Ze swej strony zadeklarowałem to, że jeżeli ustawa będzie zaakceptowana w układzie trójstronnym to wspólnym wysiłkiem będziemy oddziaływali na parlament, aby w trybie jak najpilniejszym przeprowadził proces legislacyjny, szukając po prostu możliwości, aby ustawa weszła jak najszybciej w życie, jeszcze przed zakończeniem kadencji parlamentu. Ale po pierwsze, musi być ta ustawa uzgodniona. Po drugie, oczywiście musi być wola wspólnego wdrożenia jej w życie. Rozmawialiśmy także o pewnych technikach politycznych związanych z tym, jak można do, dochodzić skutecznie do uzgodnień w tym zakresie. Proszę Państwa, co jest ważne, to również to, że chyba zyskała akceptację również koncepcja, aby dla ułatwienia właśnie zawarcia porozumienia i uzgodnienia w kwestii ustawy. No, Umówić się co do tego, że po jakimś czasie czy po roku czy po półtory roku miałoby być dokonany przegląd działania tej ustawy, być może także i drugi etap jeśli chodzi o szukanie docelowych rozwiązań dotyczących instytucji dialogu społecznego. Wtedy także rola prezydenta może być rolą liczącą się, bo może być po prostu gwarantem ewentualnej nowelizacji ustawy. Trzecia sprawa, która jest, wydaje się być ważna, to to, że w wypowiedziach i przedstawicieli związków zawodowych, ale i w wypowiedziach także i pracowników, pobrzmiewało głębokie przekonanie, że nie sama ustawa jest gwarancją odbudowy dialogu społecznego. We wszystkich wypowiedziach znalazłem te fragmenty, które mówiły o potrzebie kształtowania postaw i akceptacji dla dialogu jako takiego i dla zawierania kompromisów. W kwestiach społecznie ważnych, politycznie, i politycznie również. W związku z tym będzie to przedmiotem naszej wspólnej rozmowy, ale wydaje mi się, że może mieć szczególne znaczenie na przyszłość inicjatywa, którą zamierzam wyjść z powstania w Polsce takiego centrum dialogu, który by kształtował zarówno i postawy, na rzecz dialogu, wykraczając poza układ trójstronny rządowo-związkowy i, i, i pracodawców, bo przecież takich obszarów, gdzie zdolność do dialogu i kompromisu jest coraz więcej w Polsce, to dotyczy zarówno i obszaru działalności samorządów, relacji organizacji pozarządowych i innych. Wydaje mi się, że taka instytucja, która by dokonywała pewnych ocen tego, co się dzieje w obszarze dialogu, szeroko pojętego dialogu społecznego po polsku, po prostu w Polsce brakuje i to może być także dalszym elementem współdziałania w układzie te trzy strony plus prezydent.